Zaginięcia to sprawy, które potrafią się wiercić w mój mózg i zostać ze mną na dłużej. I tak właśnie jest w przypadku zaginięcia Mariusza Pertka, który pewnego dnia po prostu wyszedł z domu i już nigdy do niego nie wrócił. Ale jak się okazuje, wokół Mariusza kłębiły się jakieś czarne chmury, z których raz co raz strzelał piorun, błyskawica, która na moment zatrzymywała czas i trochę oświetlała otoczenie i sprawę innym światłem. No bo właśnie z czym mamy do czynienia? Czy z ucieczką? Czy z nieszczęśliwym wypadkiem? Czy z samobójstwem? Nie wiadomo. Ale dzisiaj zapraszam Was na odcinek o zaginięciu Mariusza Pertka, który też powstał we współpracy z jego rodziną, szczególnie z jego siostrą Beatą, która nie może przeżyć rozstania z bratem i nie może przeżyć tego, że nie wie do dziś, co mu się stało. Chcę też przestrzec wszystkich przed tym, że w tym odcinku padają informacje na temat różnych kryzysów psychicznych, więc jeżeli jest to dla Was zbyt ciężkie, to proszę Was, żebyście pominęli ten odcinek. Zapraszam. Mariusz Pertek ma 25 lat i pochodzi z Woli Zabierzowskiej niedaleko Niepołomic. Ma dwie siostry i młodszego brata. Mieszka w domu ze swoim ojcem, jedną z sióstr oraz jej mężem i młodszym bratem. Rodzina mieszka na górnym piętrze, zaś Mariusz zajmuje parter. Mimo wspólnego mieszkania ma on sporo prywatności, ponieważ nie mają oni wspólnej klatki schodowej i każdy ma osobne wejście. To ważne dla dalszej części historii. Mariusz mimo młodego wieku nie ma prostego życia. W 2009 roku traci matkę w wyniku choroby nowotworowej. Jest to dla niego ogromnym ciosem. Dzieci zostają wyłącznie pod opieką ojca, który od wielu lat choruje na alkoholizm. W domu więc bywa różnie. Dochodzi do agresji z jego strony, przecież nadużywa alkoholu, co też powoduje częste kłótnie pomiędzy panem domu a jego dziećmi. Mariusz ma niezwykle dobre relacje ze swoją starszą siostrą Beatą, starszą o 11 lat. Rodzeństwo wspiera się w trudnych chwilach. Starają się sobie pomagać, jak tylko się da. Beata mówi, że z Mariuszem traktują się jak bliźniaki albo jak para super przyjaciół. Nie ma zresztą dnia, by ze sobą nie rozmawiali. Często do siebie dzwonią, sprawdzają, co u każdego słychać. Mariusz zresztą zwierza się ze wszystkiego, co w jego życiu ważne, właśnie swojej siostrze. Mówi jej nawet, że jeśli kiedykolwiek się wyprowadzi z domu, to tylko ona będzie znała jego nowy adres, tak aby zawsze mogła go odwiedzać. Mariusz, doświadczony przez życie, szybko się usamodzielnia i podejmuje pracę. Jest bardzo oddany i obowiązkowy. W 2014 roku poznaje Klaudię. Dziewczyna pochodzi z Krakowa, gdzie uczy się w liceum ogólnokształcącym lub szkole zawodowej. To nie do końca udaje mi się ustalić, jednak bliscy Mariusza twierdzą, że Klaudia chodziła, na pewno nie chodziła do liceum.
Klaudia ma 17 lat, więc jest dużo młodsza od Mariusza. Mimo różnicy wieku, para się dogaduje i szybko się do siebie zbliża. Mariusz traktuje swoją ukochaną jak księżniczkę. Większość zarobionych pieniędzy przeznacza na Klaudię, kupuje jej prezenty, daje jej pieniądze na jej potrzeby, organizuje atrakcje, różne wyjazdy, ale dba też również o jej bezpieczeństwo i pilnuje, by nie zaniedbywała nauki. Mariuszowi bardzo zależy na swojej dziewczynie. Prowadzi nawet swój pamiętnik, w którym opisuje, jak mocno ją kocha. Para mieszka razem. Mieszkają w mieszkaniu Mariusza, tam na parterze w domu w Zabierzowie. Związek jednak, mimo ogromnego uczucia, po czasie staje się bardzo burzliwy. Para zaczyna się często kłócić. Dochodzi nawet do tego, że rozstają się. Po niedługim czasie jednak postanawiają do siebie wrócić. Takich rozstań Mariusza z Klaudią jest później co najmniej kilka. Nie można jednak stwierdzić, że Mariusz nie przeżywa tych rozstań, że są dla niego chlebem powszednim. Jak się okazuje, po jednym z nich, a dokładnie w listopadzie 2014 roku, Mariusz próbuje odebrać sobie życie. Na całe szczęście Beata, jego siostra, będąca ciągle w pobliżu, interweniuje na tyle szybko, że nic złego mu się nie dzieje. I po tej sytuacji mężczyzna kilkakrotnie kontaktuje się z psychologiem i psychiatrą. Ma nawet udać się na terapię, ma ustalony termin. Ma to się wszystko wydarzyć w lutym 2015 roku. Dla siostry Mariusza związek jej brata jest dziwny. Widzi go, jak bardzo przeżywa każdą kłótnię z Klaudią. Uważa, że powinien zakończyć ten związek dla swojego dobra, jednak Beata nie należy do osób, które wtrącają się w sprawy innych, więc też nigdy tego otwarcie Mariuszowi nie mówi. Na stronie Fundacji Zaginieni przed laty pada informacja o pewnym wydarzeniu. W listopadzie 2014 roku, pewnego dnia, Klaudia spóźnia się i wraca ze szkoły, kiedy jest już ciemno. Mariusz, ze względu na to, że zawsze troszczy się o swoją dziewczynę, nie chce, żeby wracała sama, proponuje jej, że wyjdzie po nią na przystanek. Dziewczyna jednak mówi mu, że nie ma takiej potrzeby i że ma zostać w domu. Ale Mariusz jej nie słucha i udaje się na ten przystanek. Po krótkiej chwili spotyka Klaudię w towarzystwie koleżanki i kilku kolegów. Towarzystwo nie reaguje na Mariusza entuzjastycznie, a co więcej, w jego kierunku zaczynają padać obraźliwe słowa, nawet ze strony jego dziewczyny. Podobno powodem tego ma być fakt, że wychodzi na jaw, że Klaudii tego dnia wcale nie było w szkole oraz fakt, że mimo próśb dziewczyny, Mariusz nie posłuchał jej i wyszedł po nią na przystanek. Możliwe również, że między mężczyznami, którzy byli z Klaudią, a Mariuszem, dochodzi do rękoczynów. Ale nawet po tak dziwnej sytuacji niewiele się zmienia między Mariuszem i Klaudią. Dalej się spotykają. Pod koniec 2014 roku do Mariusza zgłasza się jego dobry kolega z propozycją wyjazdu. Proponuje mu, aby wyjechał z nim do Norwegii do pracy na platformy wiertnicze. Oferta jest bardzo atrakcyjna, ponieważ pracodawca proponuje naprawdę wysokie wynagrodzenie. Mariusz od razu się zgadza, więc z pomocą swojego kolegi organizuje bilety oraz wszystkie formalności dotyczące wyjazdu, który ma mieć miejsce w lutym 2015 roku, w tym samym czasie, w którym ma rozpocząć swoją psychoterapię. 19 stycznia 2015 roku Mariusz przed pójściem do pracy odwiedza swoją siostrę. Jest około godziny 8 rano. Beata ma wtedy do pracy na 10, więc na spokojnie przyjmuje u siebie swojego brata. Mariusz wyznaje jej, że rozstał się z Klaudią i ta właśnie pakuje się, bo wyprowadza się dzisiaj do Krakowa. Prosi siostrę,
by dała mu 100 zł z jego oszczędności, bo ma zamiar pomóc Klaudii i pojechać razem z nią autobusem do Krakowa. Dziewczyna ma bardzo dużo rzeczy i może się sama nie zabrać, więc oczywiście Mariusz chce pomóc swojej dziewczynie. Dlaczego prosi o te pieniądze Beatę? Otóż dlatego, że Beata przechowywała Mariuszowi u siebie jego oszczędności, więc z tego względu właśnie daje mu te 100 zł, skoro ją o to poprosił. Pod koniec spotkania, kiedy daje mu te pieniądze, prosi go i proponuje, żeby spotkali się po jej pracy u niej na kawie. Jednak ta podróż do Krakowa jest bardzo dziwna. Podczas jazdy autobusem między Mariuszem a Klaudią dochodzi do kłótni. Podobno Klaudia zaczyna mu ubliżać i szarpać go. Mariusz, zdziwiony tym zachowaniem, prosi kierowcę busa, aby wysadził go w trakcie trasy. I kierowca zgadza się, wysadza mężczyznę w Chrobocie i stamtąd Mariusz wraca na pieszo do domu. Tego samego dnia dochodzi do jeszcze jednej bardzo dziwnej sytuacji. Około godziny 17, kiedy Beata jest jeszcze w pracy, dostaje telefon od Klaudii. Taka sytuacja, że dziewczyna jej brata, czy była, czy obecna, nikt tego właściwie nie wiedział nigdy, dzwoni do akurat właśnie do Beaty, zdarza się niezwykle rzadko. Więc kiedy Beata odbiera telefon, w słuchawce słyszy mocno zdenerwowany głos Klaudii, no i sama się bardzo przeraża. Dziewczyna mówi Beacie, że Mariusz nie żyje. Beata jest dosłownie zdruzgotana tymi słowami, więc zaczyna krzyczeć, pytać, co się dzieje. Klaudia stwierdza, że Mariusz nie odbiera od niej telefonu. Siostra postanawia szybko zakończyć rozmowę, próbując sama się dodzwonić do swojego brata, ale okazuje się, że Mariusz żyje i ma się świetnie, ponieważ odbiera telefon po pierwszym sygnale. Beata jest w szoku. Oczywiście w pozytywnym szoku. Od razu się uspokaja, pyta tylko Mariusza, czy wszystko w porządku i kończąc rozmowę mówi mu, że wszystko mu opowie, jak się spotkają, bo Mariusz był bardzo zdziwiony tym nagłym pytaniem Beaty. Wtedy też siostra Mariusza proponuje mu, że jak tylko chce, to może przyjść do niej do domu, bo w jej domu jest mąż, z którym oni się też świetnie znają i kumplują i oni mogą razem się napić kawy, poczekać oczywiście do powrotu Beaty z pracy i Mariusz zapewnia Beatę, że być może skorzysta z tego zaproszenia, że to może jest nawet dobry pomysł. Około godziny 18 po Beatę do pracy przyjeżdża jej mąż. Razem wracają do domu. Beata pyta swojego męża, czy Mariusz go odwiedził pod jej nieobecność i faktycznie przyszedł na kawę. Mąż jednak odpowiada, że nie przyszedł, ale chłopak na pewno jest w domu, bo świeci się u niego światło na parterze. Beata po telefonie Klaudii mimo wszystko jest zdenerwowana. Nie rozumie, dlaczego Klaudia od razu stwierdziła, że Mariusz nie żyje. Nie potrafiła zrozumieć sensu tego telefonu i gdzieś tam wewnętrznie wciąż czuje ogromny niepokój, więc ponownie postanawia zadzwonić do Mariusza. Ale ten znów odbiera telefon. Jest chwilę po godzinie 18. Beata pyta go ponownie, czy wszystko jest w porządku. Mężczyzna mówi, że oczywiście, że wszystko jest okej, że właśnie idzie odwiedzić swojego kolegę Mateusza, który pracuje w sklepie w Niepołomicach. Beata jest zaniepokojona, bo nie zna osobiście tego kolegi, tylko ze słyszenia i prosi brata, by wrócił do domu jak najszybciej. To też nie było tak, że Beata była zaniepokojona, kiedy dorosły Mariusz spotykał się z jakimiś kolegami, których ona nie zna, ale tego dnia akurat, kiedy wydarzyło się tak wiele dziwnych rzeczy, no bardzo, bardzo chciała, żeby Mariusz jak najszybciej był w domu pod jej opieką i po prostu, żeby miała nad nim jakąś kontrolę, nie wiem, sprawowała nad nim jakąś pieczę. Mariusz spotyka się z Mateuszem i podczas tego spotkania zwierza mu się z problemów sercowych, właściwie to związkowych. Mówi mu, że zerwał znowu z Klaudią. Jak twierdzi na tym spotkaniu, jego związek nie ma już przyszłości, bo polega tylko na ciągłych sprzeczkach i kłótniach, więc to po prostu nie ma sensu. Podczas tego spotkania ponownie dzwoni do niego Beata, która ewidentnie sprawdza, czy Mariuszowi nie dzieje się nic złego.
Mariusz znów odbiera telefon, zapewniając ją, że wszystko jest w porządku, że w dalszym ciągu jest u kolegi, ale zaraz będzie się zbierał i niedługo będzie w domu i być może do niej wpadnie. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że Mariusz do tego domu nie wraca. Mija godzina 22 i dalej po Mariuszu w domu ani śladu. Beata od razu ma przeczucie, że stało się coś złego, dlatego od razu zostaje zawiadomiona policja. I kiedy zgłoszenie o zaginięciu zostaje przyjęte, co jest dla mnie dość zaskakujące, bo zazwyczaj słyszymy różne wymówki na ten temat, ale być może poprzednia próba samobójcza Mariusza była takim sygnałem do tego, że należy to potraktować poważnie. Funkcjonariusze od razu zaczynają poszukiwać Mariusza Pertka. Beata razem z rodziną przygotowuje plakaty z informacjami na temat Mariusza oraz jego zdjęcia, które rozlepia po okolicy. Policja wówczas dociera do świadka, a dokładniej do sąsiadki Mariusza, która zna mężczyznę przecież od zawsze, od jego urodzenia, więc doskonale wie, że Mariusz to Mariusz i doskonale wie, kiedy po prostu widzi kogoś, kogo zna całe życie. To właśnie ta sąsiadka twierdzi, że 19 stycznia około godziny 21:30 widziała Mariusza na moście w Niepołomicach, jak rozmawiał przez telefon. Kobieta jest pewna, że to właśnie Mariusza widziała, który stał plecami na moście, czy w sensie stał na moście plecami oparty o barierkę. Zostaje również sprawdzony telefon Mariusza oraz jego ostatnie logowania. Okazuje się, że aparat zaginionego loguje się ostatni raz około godziny 22 między Wolą Batorską a Niepołomicami. To jednak niczego nie wnosi nowego do sprawy. Telefon przez to, że jest nieaktywny, bo bardzo szybko zostaje wyłączony, nie wysyła później żadnych sygnałów, przez co nie da się go namierzyć w żaden sposób. Po kilku dniach policja przeszukuje dokładnie koryto rzeki. Zostaje założona nawet siatka, na której powinny zatrzymać się zwłoki mężczyzny, jeśli na przykład wpadł nieszczęśliwie do wody, chociażby z tego mostu. Ale badania te niczego nie wnoszą, mimo wykorzystania sonaru. Tutaj też są różne informacje, bo jedni twierdzą, że ten sonar był, inni nie. Specjaliści są pewni w 99%, że mężczyzny na tym dnie rzeki nie ma. Podczas działań wokół Wisły, czyli w okolicach mostu, na którym po raz ostatni był widziany Mariusz, funkcjonariusze docierają do bezdomnego, który mieszka właśnie pod tym mostem. Ten mężczyzna twierdzi, że 19 stycznia właśnie w okolicach godziny 21:30 słyszał męski głos, który miał kłócić się z kimś przez telefon, stojąc właśnie na tym moście. Ale nie da się niestety potwierdzić na 100%, czy tą osobą był właśnie Mariusz. Świadek również nie potrafi określić, z kim mężczyzna mógł rozmawiać przez ten telefon i czego dotyczyła ta kłótnia. Ale co zadziwiające chyba najbardziej w tej sprawie, to to, że Klaudia nie bierze absolutnie żadnego udziału w poszukiwaniach Mariusza. Nie interesuje jej przebieg śledztwa, ustalenia policji. W momencie, kiedy wszyscy rozwieszają plakaty z jego podobizną, ona nie robi nic. Klaudia na pytania Beaty, dlaczego nie chce pomóc, odpowiada jedynie, że dla niej sprawa Mariusza skończyła się wtedy, kiedy ze sobą zerwali. Właściwie teraz to już Mariusz w ogóle jej nie interesuje. Strasznie okrutne, uważam. Co zadziwiało również rodzinę zaginionego, to fakt, że prawie wszystkie plakaty, które oni rozwieszali każdego dnia, które drukowali, które oblepiali taśmą, były regularnie zrywane. Kto to robił i jaki miał w tym interes? No, nie wiadomo do dzisiaj. Mimo poszukiwań na wielką skalę, ani policji, ani najbliższym nie udaje się ustalić, co stało się z Mariuszem Pertkiem tego 19 stycznia 2015 roku. Do dzisiaj nie natrafiono na żaden ślad mężczyzny. Nie odnaleziono również ciała. Kilka miesięcy po zaginięciu Mariusza rodzina otrzymała telefon od jego znajomego z Podkarpacia, który informował, że rozmawiał z Mariuszem przez telefon.
Zaginiony rzekomo miał opowiadać mu o rozstaniu z dziewczyną, o wyprowadzce oraz podać kilka informacji o znajomym lekarzu. Beata z kolei twierdzi, że to były takie informacje, które mógł faktycznie przekazać jedynie Mariusz, gdyż były to naprawdę szczegóły z jego życia. Siostra zaginionego poprosiła więc o numer, z którego miał dzwonić Mariusz, ale numer ten nie odpowiadał. W późniejszym czasie zresztą z kolegą z Podkarpacia również kontakt się totalnie urwał. Co więcej, jego numer po prostu stał się nieaktywny. I teraz powstaje takie pytanie, czy informacje, które przekazał mężczyzna, były kłamstwem, czy może faktycznie taka rozmowa miała miejsce, lecz odbyła się przed zaginięciem Mariusza. Możliwe, że po prostu ten znajomy źle skojarzył daty. Takich sytuacji zresztą było o wiele więcej. Rodzina Mariusza dostawała wielokrotnie sygnały, że zaginiony był gdzieś widziany lub próbował się skontaktować. Niestety żadnej z tych informacji nie udało się potwierdzić. Co faktycznie mogło się stać? Może zacznę od tego, że siostra Mariusza jest prawie przekonana, że jej brat został zamordowany i nie żyje. Nie ma jednak podejrzeń, kto może być za to odpowiedzialny i z jakiego powodu ktoś posunął się aż do zbrodni. Beata twierdzi, że powodem śmierci Mariusza może być fakt, że często pożyczał znajomym pieniądze, bo sam lubił odkładać, też miał oszczędności. A z racji tego, że miał bardzo dobre serce, kiedy ktoś zwracał się do niego z problemem lub sygnalizował, że ma problemy finansowe, ten często starał się pomóc i proponował pożyczkę. Być może stało się tak, że ktoś zalegał mu za zwrotem pieniędzy. Mariusz dopytywał i być może ktoś nie chciał po prostu mu już nigdy tych pieniędzy oddać. Podejrzane jest również zachowanie byłej dziewczyny Mariusza. Przypomnę tylko, że Mariusz w dniu zaginięcia zerwał z Klaudią. Podobno dziewczyna groziła dziennikarce Faktu. To jest informacja od siostry Mariusza. Z kolei w Fakcie napisane jest, że groziła właśnie Beacie. W każdym razie miała grozić dziennikarce Faktu, która dociekała w sprawie zaginięcia Mariusza, że jeśli zacznie się mieszać w zaginięcie Mariusza i jeszcze zacznie wciągać Klaudię w tę sprawę, to pozwie ją do sądu. Ale na ile ta informacja jest prawdziwa, no tego nie wiem. Jest to wszak fakt.pl, chociaż oni tam zazwyczaj w tych kryminalnych sprawach mają dość dobre informacje. Dziwi mnie jednak, że jako jego była partnerka, i to tak naprawdę partnerka, którą nie była od paru godzin, no to przecież musiały kierować ją jeszcze jakieś uczucia. Nawet taki, wiecie, nawet jeżeli ludzie się rozstają w złości, to z takiej ludzkiej przyzwoitości. No są pewne wydarzenia, które są jakby graniczne i takie zupełnie jakby wychodzące poza wszelki schemat, nie? Więc naprawdę nie chciała pomóc w znalezieniu Mariusza, nie mogła się w to zaangażować w jakikolwiek sposób. Policja jednak nie odrzuca hipotezy, że Mariusz mógł popełnić samobójstwo. Trudna przecież sytuacja rodzinna, śmierć matki, co prawda wiele lat wcześniej, ale też nie na tyle, żeby to wciąż nie było jakąś tragedią. Przede wszystkim jednak choroba alkoholowa ojca, to wszystko z pewnością wpływało na niego negatywnie. Jak już wcześniej wspomniałam, związek z Klaudią nie należał do spokojnych i takich wspierających i karmiących relacji. Był raczej kolejnym problemem do codzienności. A te częste kłótnie i zerwania dla Mariusza były ciosem. To nie było coś, do czego się przyzwyczajał. To po prostu zawsze był dla niego problem i olbrzymia przykrość. Co więcej, to właśnie przez te ciągłe rozstania i powroty Mariusz zaczął mieć myśli samobójcze. Czy możliwe jest, że 19 stycznia sąsiadka wracająca z pracy autobusem widziała faktycznie Mariusza stojącego na moście w Niepołomicach, który właśnie planował z niego skoczyć? Policja przeszukała przecież koryto rzeki. Podobno zostały użyte sonary. I tak podają media, ale siostra Mariusza twierdzi, że takiego sprzętu nie było, więc tutaj też znak zapytania. Specjaliści z zakresu wykrywania zwłok w zbiornikach wodnych są prawie przekonani, że ciała Mariusza nie ma w Wiśle. Podczas tych poszukiwań, jak zazwyczaj też się dzieje,
policja odkryła inne zwłoki mężczyzny, którego tożsamości nie udało się ustalić. Z pewnością jednak ciało nie należało do Mariusza, bo śledczy pobrali próbkę DNA z jego szczoteczki do zębów, dzięki czemu wykluczono, że to on. Rodzina Mariusza przekonująco zaprzecza, aby Mariusz mógł targnąć się na swoje życie. Beata stwierdza, że Mariusz był szczęśliwy. Po próbie samobójczej był pod stałą opieką zarówno psychiatry, jak i psychologa. Zresztą mówił jej wielokrotnie, że kocha swoją rodzinę i dla niej zrobi wszystko. Ale czy mógłby chcieć skończyć ze sobą i już nigdy ich nie zobaczyć? Siostra również uważa, że zerwanie z Klaudią nie mogło wywrzeć na nim aż takiego piętna, ponieważ ich rozstania były na porządku dziennym. Zawsze do siebie wracali. Mariusz po ostatnim rozstaniu powiedział siostrze bez żadnego smutku, że wszystko jest okej, że ma niczym się nie martwić. Z drugiej strony, przecież bardzo powszechnym jest fakt, że samobójcy, którzy planują pożegnanie się z własnym życiem właśnie w tym ostatnim okresie, są bardzo spokojni, zadowoleni z życia, wręcz wydają się szczęśliwi, ponieważ odebranie sobie życia sprawia, przynosi im jakiegoś rodzaju ulgę, bo jest dla nich jakimś rozwiązaniem, wyjściem z sytuacji. Oni wreszcie podjęli taką decyzję, więc tutaj akurat to wcale nie oznacza. W sensie dla mnie, jako dla osoby, która jest z zewnątrz, ja nie mówię, że tak już do tego doszło, tylko chcę sprostować, że właśnie takie zachowania również mogą świadczyć oczywiście o tym, że ktoś mógł chcieć popełnić samobójstwo. Więc może zastanówmy się, czy mogło dojść do zabójstwa. Oczywiście to jest kolejna z hipotez, jednak prawdę mówiąc nie znaleziono nawet potencjalnych osób, które mogłyby chcieć zrobić coś Mariuszowi. Nie miał on wrogów, był lubiany wśród mieszkańców, no jedyny aspekt to po prostu to, że faktycznie ktoś mógł nie chcieć oddać mu pieniędzy. Czy Mariusz mógł chcieć po prostu uciec, diametralnie, nie wiem, zmienić swoje życie, odciąć się od rodziny, znajomych? Być może, ale takiej informacji totalnie nie przyjmuje siostra Mariusza, Beata, która wie, że Mariusz wielokrotnie jej powtarzał, że ona zawsze będzie wiedziała, gdzie on jest, bo nigdy nie chce stracić z nią kontaktu. Ciekawa jeszcze rzecz, której dowiedziałam się bezpośrednio od Beaty, to jeżeli wrócimy sobie do świadków w tej sprawie, mamy sąsiadkę, mamy bezdomnego pod mostem, to ten bezdomny, jak się później okazało, był znajomym tego kolegi, który miał się z nim spotkać w pubie. Więc to jest dość ciekawe, że był jedna z osób, która widziała Mariusza chyba jako ostatniego, znaczy jako ostatnia widziała Mariusza, plus osoba, która miała jako ostatnia słyszeć Mariusza. To są osoby, które się znają. No, z drugiej strony mówimy o małej miejscowości, więc to też nic dziwnego. Ale też inne ciekawostki na temat tej sprawy to to, że około 3 miesięcy przed zaginięciem Mariusza ktoś wybił szybę w jego mieszkaniu. Nie wiem, jak to się miało do tego czasu, kiedy doszło do tej takiej dziwnej przepychanki i utarczek słownych z Klaudią i jej znajomymi. No w każdym razie nie było spokoju. Po zaginięciu Mariusza Beata dostawała bardzo dużo głuchych telefonów. Nie udało się ustalić, kto do niej dzwonił, policja tego nie sprawdzała. A z kolei przed samym zaginięciem Mariusza miał on otrzymywać groźby SMS-owe, które też nie wiadomo od kogo pochodziły, tak jakby ktoś chciał go zastraszyć. Więc wokół mężczyzny po prostu kłębiły się jakieś takie dziwne czarne chmury, jakaś dziwna energia. Może faktycznie miało to coś wspólnego z jakimiś znajomymi, którzy nie do końca akceptowali wybór miłosny, nie wiem. A może faktycznie te pieniądze były jakimś tematem, a może to po prostu wszystko były jakieś głupie żarty, które są tylko gdzieś tutaj pobocznym wątkiem, który trochę nam myli sedno sprawy. Nie wiem, w każdym razie rodzina Mariusza Pertka szuka wszystkich świadków, którzy mogliby 19 stycznia 2015 roku lub później widzieć Mariusza Pertka, którzy mają jakiekolwiek informacje o tym, co z mężczyzną może się dziać, którzy coś może słyszeli od kogoś na temat właśnie zaginięcia jakiegoś mężczyzny w tamtych okolicach.
napiszcie do mnie albo skontaktujcie się z najbliższą jednostką policji. To jest bardzo ważne, ponieważ każda informacja jest na wagę złota w takim przypadku, a niewiedza, w której żyje rodzina Mariusza, jest po prostu dobijająca. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Was oczywiście na kolejne Piąte Nie Zabijaj i dziękuję Wam za uwagę. Proszę Was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.